Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX. Historia Knucklesa, yay! I nie, jeszcze nie mam mojego statywu. Więc rozpoczynamy sobie, idziemy dalej. Będzie fajnie, mam nadzieję. Dobra, co ostatnio robiliśmy? Dobra, już wiem. Więc ktoś... Aha, mamy iść do Mystic Ruins. Znaczy już jesteśmy w Mystic Ruins, ale mamy iść do tej świątyni, gdzie był Sonic. I dobra, i teraz o, musimy wziąć to. Tak, to jest kolejny z kluczy, który tylko Knuckles może mieć i tutaj użyję parę trików, żeby szybciej się dostać tam. No już praktycznie jesteśmy przed tym. Więc uwierzcie mi ludzie, Knucklesem jak jesteście, to skarżcie na te drzewa, bo one są najlepsze do... po prostu ułatwienia wam życia. Ale tak, te klucze tutaj musimy dać. Czy to jest ten? Chyba ten. Tak. Więc tutaj od razu idziemy po jeden z upgrade'ów. Który nie jest obowiązkowy, ale... ale ja go wezmę, bo ten SP jest bądź co bądź na 100 Pro. Znaczy, no prawie tak jest 100 Pro. Po prostu pokazuję wam tutaj wszystko, co jest możliwe. No i dobra, tutaj sobie przejdziemy. I tu jest upgrade. Now you've got fighting gloves. To store up power, hold down the action button. Now you can do the maximum heat knuckles attack. Więc tak, teraz coś mamy jak light speed attack, tylko że z Knucklesem. Jest to bardzo podobne, aczkolwiek troszeczkę inne. Mamy coś takiego. Po którym miałem się taka tarcza. No i wyłącza się, bo nie ma tutaj żadnych przeciwników. Postaram się wam to pokazać zaraz, jak będziemy w poziomie. Bo no chyba możecie się domyśleć, że zaraz będziemy w Lost World. Chyba? Coś w tym stylu. Znaczy Sonic Lost World to jeszcze nie... to jeszcze nie ta pora, oczywiście, ale no... you know what I mean. Może i się nie śmieje, ale po... ale po... po ścianach umie chodzić. Co za cwaniak. Ale dobra, my musimy gdzieś tutaj iść. Tylko nie pamiętam, gdzie to było. Gdzieś tu. Tak, tutaj. Chodzimy tu, tu, tu. O! I teraz stąd chyba wygrzebiemy... no... klucz. Dokładnie. Srebrne bodajże? Tak. Srebrna statua. Jestem w ogóle ciekaw, bo te statuły ogólnie są kamienne. Jestem ciekaw, jak może być srebrny kamień. To znaczy tak, pomalowany, ale no. Chociaż w sumie to może być taki. Jak biorąc pod uwagę to, że można kamień pomalować na srebrną, to może być srebrny kamień. Dobra, to tylko była taka moja rozkmina dziwna. Ogólnie też można coś się trzymać rzeki, żeby dojść do tych ruin. Ale no jak widzicie, praktycznie każdą postacią, jaką tutaj musiałem wejść, to chodziłem jak jakiś tarzan po drzewach. To the past! Back to the past! Back to the past confirmed! No właśnie. Dobra, musimy znaleźć szmaragdy, ale jakiś przeciwnik, cokolwiek. Aha. No, więc to jest taki light speed dash. Bo... Knuckles ogólnie ma bardzo podobne rzeczy co do Sonika. Ogólnie w tej grze to są bardziej podobne do Sonika w atakach nawet niż Tails. Na przykład, no zobaczcie, tutaj ma light speed attack, no... Tails praktycznie nie może niczym atakować, no jako swoim... zarąbistym szybowaniem. Tails dopiero w Sonic Adventure 2, tylko że no właśnie... no taki jest problem, że w Sonic Adventure 2 Tails nie dał się sterować sam Tailsem. Więc to jest taki trochę ból w dupsku. Dobra, gdzie jesteś, Szmarek? Gdzie tam jesteś? Widzę cię. Osz ty, morda!
Jeszcze... God damn it! Dobra. Where am I? Nie, ja nie chcę iść dalej. Dobra. Gdzie jest to? Tajemnicze... Płyty, co? Tajemnicze... Kapsuły? Chyba tak, kapsuły z pierścieniami. Zawsze nie wiedziałem, jak to się właściwie nazywa. Tu jest? Tak, tu jest szmaragd. No i świetnie. Ten odcinek ogólnie będzie krótki, bo jak widzieliście, mam tylko 30% do zrobienia. Co będzie bardzo łatwe. Bądź co bądź. No i co, cutscenka teraz, czy nie? Chyba będzie coś z tym. Where am I? This is very strange. O, jednak było w dzień. No nieźle, nieźle było. Jak pamiętacie, może ci, co oglądali mój film z prototypu Sonic Adventure DX, to pamiętają, że ja wchodziłem tutaj przez level select i zastanawiałem się, czy naprawdę to był, czy ten poziom był możliwy do wyjścia w dzień. No a tu się okazuje, że taka heca. Czy będzie Tikal? Widzę chyba nawet. Tak, to Tikal. I beg of you, hear me now. My father is coming here soon, and I fear what may happen. You must take everyone away from here. Oh, please. So, are you saying you can't leave this place? I understand. Let me talk to my father again. There must be a better way to do this. Don't worry, my friends. I won't let you down. I must do something quickly. What? I'm back in front of the altar. This is beginning to blow my mind. Wait a minute, I remember. The broken pieces of the Master Emerald. I have to restore them to where they belong. It's still incomplete. I need to find the remaining pieces, wherever they are. Hey. Look. It's Eggman's Flying Fortress. That's where the rest of the pieces must be. But I don't know where that ship is. Hey, isn't that one of Eggman's robots? I know. I'll follow it back to Eggman's base. Here I come, Eggman! Ogólnie taki mój mały podziw dla Sonic Teamu za to, że zrobili mały model Eggcarriera, żeby się wyświetlił w
Master Emeraldzie. To naprawdę nie jest takie łatwe do zrobienia, bądź co bądź. W szczególności, że to samo było na Dreamcastie, więc... Gratki, gratki. No i co? Tikal znowu ma problemy ze swoim ojcem. I Knuckles nadal musi dać swoje... znaleźć pozostałe cząstki głównego szmaragdu, żeby go w 100% odblokować. I z takich ogłoszeń parafialnych to tak, w następnych 3 miesiącach, łącznie z tym, będzie seria longplayów dotycząca Raymana Trójki, czyli że po prostu 3 wersje Raymana Trójki w 3 miesiące mam nagrać i wstawić je. Pierwsza wersja to będzie wersja Raymana 3 na peceta, polska. Później wersja na GameCube'a. Na końcu wersja HD. Będą się pojawiały w przeciągu 3 miesięcy. Najprawdopodobniej w ostatni dzień tego danego miesiąca, czyli no na przykład 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja. Tak mniej więcej mówię, może się pojawić to później. Niekoniecznie wcześniej, ale później możliwe. I przypominam o konkursie związanym z moim fanowskim projektem zrobienia kontynuacji, która miała powstać do gry Sonic Chronicles 2 The Dark Brotherhood. Moja będzie się nazywała bardzo oryginalnie Sonic Chronicles 2, lecz jeszcze pod tytuł Rise of the Eggman Empire. Jest strona facebookowa i jest konkurs, który prawdopodobnie link macie w opisie. Więc zobaczcie to sobie i jeśli chcecie, to będę mógł, to mogę też podać, serio, link do strony na Facebooku, bo tam wszystkie informacje dotyczące gry, jaki jest progres i tak dalej, będą wstawiane. Na moim Facebooku nic się już prawdopodobnie o Sony Chronicles nie będzie pojawiało. Do dnia, kiedy wydam kiedyś, nie wiem, jakieś demo, betę, coś, cokolwiek. Więc na moim Facebooku nic już nie będzie o Sonic Chronicles 2. Do tego właśnie powstał ten specjalny Facebook. Tylko poświęcony dla tej gry. Ja się ogólnie zajmuję całą produkcją gry, czyli robienie historii, itd. I konkurs po prostu... Konkurs jest taki, żebyście wy też brali udział w tworzeniu tej gry i wy byście mogli stworzyć jakąś swoją własną postać, którą ja bym jakoś wplótł do gry. Tylko wy oczywiście moglibyście powiedzieć jak. Na przykład dam wam pomysł jednej z dwóch osób, które wzięły udział w konkursie, którą jest Timmy Utox. Wziął to na Facebooku, bo można zgłoszenia i na mojego Facebooka wiadomości i wiadomości prywatnej na YouTubie dać. Czyli że wymyślił, że jego postać po prostu będzie tajną postacią w grze. Nie będę nic więcej zdradzał, tylko to jest właśnie taki pomysł, że nie musi być ona... Znaczy, jakby to wam wyjaśnić. Nie będzie ona łatwa do znalezienia, ale też nie będzie po prostu wymagana do przejścia gry. Coś w tym stylu. No i dobra, ale ogólnie musimy podążać za Gammą. To już jest koniec tych informacji, więc wracam do gry, że musimy podążać za Gammą. Jak widzicie, baza Eggmana się wybudowała nagle. I szczerze, nawet to nieźle wygląda, tylko szkoda, że ta baza lewituje w powietrzu. To jest trochę takie, niezbyt takie normalne. Just what I thought. Time to make a house call. No i castinga. To jest chyba castinga, której... Właściwie...
Chyba tej cutscenki nie było w historii Sonica i Tailsa. Nie wiem. Nie jestem pewien do końca. Now we'll see who so easily tricked. I can sense that the emeralds are here somewhere. No i oczywiście, jak się domyśleliście, musimy teraz znaleźć. What's going on? Ah, this thing's always changing. Dobra, więc jak możecie się domyśleć, ostatnie kawałki głównego szmaragdu są na Ekkarierze, więc musimy się dostać tutaj. Tu jest basen, który mogliście zobaczyć w moim odcinku z prototypu. I od razu tutaj możecie się pójść po emblemat. Jeden mam już 28, tutaj macie jeszcze pierścienie. Nie wiem, czy można je przenieść do Chao Garden w jakimś cudem, ale nie wiem. Więc tak, co musimy zrobić? Tu jest wejście. To ogólnie wyobrażam sobie Eggmana, który tutaj sobie pływa. Nagle się, wiecie, nurkuje, zapomina o tym, że tu jest ta sprężyna. I myk, i go tak wybija. I leci. Ale okej, tu musimy iść, bo tu jest... Tu są ostatnie kawałki głównego szmaragdu. Bo tak, że się zastanawiam, czy Nekos miał finałowego bossa? Nie wiem. Chyba jego finałowym bossem był... Chaos 6? Nie. Chaos 6 był? No tak, Chaos 6, coś mi się wydaje. Dobra, chodźmy. Skydeck. I ta muzyka w ogóle. Dobra, gdzieś tu jest... kawałek szmaragdu. Jej! Mamy turbobuty. Znaczy turbobuty. Tu jest. I otóż co musimy zrobić, żeby otworzyć te wszystkie barierki? Otóż musimy przekręcić Ekkarier. I jak to robimy? Tym bihajstrem. Tak. Więc mamy pierwszą część głównego szmaragdu. Od razu idę zmienić pozycję kariera, ponieważ nie jest to mi w ogóle potrzebne do niczego innego. Już teraz mogę po prostu się prze... O. Kurde. Goddammit. Dobra. Gdzie jest główny szmaragd? Where's that damn emerald? Pozwolę kumaty. Wiem, że na pewno jedna osoba będzie kumata. Ewentualnie dwie, ale... Nie spoileruję kto, bo jeszcze akurat nie nauczyłem się tego niku, bo nie pamiętam po prostu niku. A co to jest? Ja nigdy nie zauważyłem tego kubki żwiru. Jakieś... Gdzieś tu mi mruga, że... Czy on jest na górze? Tak. Jak łatwo się tutaj można domyślać czegoś. No i pewnie ostatni będzie tutaj gdzieś. Oczywiście. To się akurat domyśliłem, Tikal. Ale nie, przynajmniej spoko, że próbujesz pomóc. To jest... Jesteś lepsza przynajmniej niż Omochao. No, z tym gdzieś minę. Czyli... O kurde. Monitorku, powiedz mi. O nie.
God damn. LOL! Co się stało? Jak jest to to... Wait, what? Ja... Co się stało? Ja coś zgliczowałem. All right. Now, to restore the Master Emerald. Huh? Oh no, not again. What is the meaning of this? W ogóle zauważyłem, że nie mam aż tak dużo do tłumaczenia. Nakus tutaj mówi na castingę jakieś 2-3 zdania i tyle. Więc będzie fajnie. No i jak widzicie, coś tu się stało jednak. Wszystko jest, nie wiem, w ogniu. W każdym razie jest wieczór. Jak widzicie, no różowa woda. Nie, woda z Chemical Plant, to jest po prostu różowa woda znacząca, że jest wieczór. I... No już praktycznie takie niebo przerodzające się w gwiazdy, bo jeszcze widzimy, że tam jest jasno jeszcze. A tu się pali. I leży Tikal razem z Chao. Chodźmy do nich. Hey, what happened here? I couldn't stop them. They came and my father. I had no idea how bad this would turn out. I'm shocked. Look, it's the emerald. Wait. Is this a dream? It's more like a nightmare. Szczerze powiedziawszy, do dzisiaj ludzie tworzą teorie, czy wszystkie te wizje, jakie mają nasze postacie związane z Tikal, czy to są naprawdę sny, czy postacie są po prostu cofane w czasie. Właściwie, to według mnie, właśnie Sega skrzaniła tym, że usunęła historię Tikal. Według mnie historia Tikal była dużo, ale to strasznie dużo by mówiła na temat tych teorii. Wo! Wait, what? Lol. Dużo tych teorii. Jeżeli chodzi o moją prywatną teorię, według mnie, tak osobiście, to według mnie to są podróże w czasie łączne z wizjami. O czym mówię? Dlatego, że jeszcze tego nie mogę potwierdzić, bo jeszcze niestety nie jesteśmy aż tak daleko w kampanii, więc nie będę tutaj nic mówił, jeżeli chodzi o wizję. Ale no jak widzicie, no na pewno jest to podróż w czasie, gdyż weszliśmy w Skydecku i pojawiliśmy się nagle tutaj. Więc to może być właśnie... I finally found all of the missing emerald pieces, but I still can't figure out that creepy monster. Huh? What's that? Już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Kurde bele. Dobra, już nie będę tutaj giszał, bo znowu umrę i będę... Będę bardzo zły. Ale no kurde, no myślałem, że historia na Chrisa by... Znaczy, nie, jeszcze mam trzy historie, w których nie umrę, więc... Poza tym historia Biga będzie trwała jakieś 20 minut. A patrzcie, Sonic. Polecimy tam niego. I Eggman. Not again! I hate you! Hey, Sonic! There you are, Knuckles! About time! I will return! Eggman, come back!
I'd better let Sonic handle it from here. He'll do okay. Now, I must return to Angel Island and the Master Emerald. No, it can't be! I guess he didn't get enough the first time. You can't stop me from restoring the Master Emerald. No i tak, dobrze mówiłem. Chaos 6. Nie jest to jakaś trudna walka. Mniej więcej przypomina tą Sonika. Znaczy mniej więcej, no praktycznie przypomina tą Sonika, tylko że mamy jeszcze tutaj... Oła. Aha, właśnie. Tutaj często może się rozbić podłoga. No i wtedy mamy, no tak jakby duży problem. Oh shit. God damn it! Nie. Trochę mam pecha. Jeżeli mógłbyś zamrożyć chaos. Jaki tekst w ogóle? Więc tak, uważajcie po prostu na te rozbite podłogi, bo no one robią ała. Na kres może to wziąć. Dziękuję. Wee. Ha. No i co? Myślisz, że jesteś taki fajny, jak robisz takie obroty o 360 stopni? MLG 360 noscope? O kurde. Nope. Dobra. Tutaj dopiero daje to dużo szybowanie. Dobra. Jestem ciekaw w ogóle, co zrzuca nam te roboty zamrażające. To jest dosyć ciekawe właściwie. W końcu Eggman uciekł. No i już ukończyliśmy. Więc historia na końcu zakończona. Pyk. I teraz tylko starczy zobaczyć wszystko inne. Yeah, you're finished. What's left now is to return the Master Emerald safely to my island. No i znowu taka scenka, gdzie Egg Carrier wybucha. Swoją drogą, widzieliście, jak w altarze w przeszłości były wielkie te szmaragdy? Chaosu? Do it. Perfect. All is well now. The Master Emerald and the island have been restored. No, i wyspa zaczyna się unosić. Znowu! Od czasu Sonika 3 i Knuckles. Jej! Już w sumie ile od czasu mojego let's playa z Sonic 3 i Knuckles? 3 let's play i Sega Sonic the Hedgehog 4. 4 let's play. Dość daleko. Poza tym, że chyba Sonic 4 trwał epizod pierwszy 2 odcinki chyba? 3? A nie, jeszcze epizod Metal 5. I'll probably be on this floating island forever. Guarding the Master Emerald again. I may not know the whole story behind this, but perhaps it's better that way.
I'm at peace once more. No i to tyle właściwie z historii Knucklesa. Tak, oczywiście następną historią będzie historia Amy. Zapraszam was oczywiście na jutrzejszy odcinek ze Spyro 3 i w piątek na Soniku 4 epizod 2 w Sonic 25, jej! I oczywiście temat na Knucklesa Anno From Me i jedyny tutaj temat i właściwie muzyka, która nie jest rockiem. Więc co ludzie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa. Stay alone, I was born by myself. I don't need a posse, I get it on by myself.